Hej, moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku niedzielnym z tej strony, w kolejnym odcinku z Fishing Planetem. Powiem wam szczerze, że to nie będzie jakiś taki specjalnie interesujący odcinek, ponieważ, no moi drodzy, muszę trochę zarobić, no nie ma innego wyjścia, więc muszę tych ryb też trochę namapać. Nie mam możliwości za bardzo zrobienia tego przed nagraniem, nazwijmy to w ten sposób, albo po nagraniu, więc no, muszę to robić w tym czasie, który mam przeznaczony na nagrywanie. Więc od razu ostrzegam, że może być trochę nudno, bo będę po prostu łowił ryby. No i ten odcinek będzie wyglądał zdecydowanie dużo bardziej w ten sposób, że będą to po prostu pocięte kawałki i wycięte brania poszczególnych jakichś tam rybek. Może nie wszystkich, no bo to nie miałoby sensu, ale jakichś takich ładniejszych albo ciekawszych, które dłużej gdzieś tam wyciąganie trwało. I tak to będzie wyglądało, więc jak ktoś, liczy na jakieś moje, nie wiem, komentarze duże, to może w tym przypadku być zawiedzony. I, no nie wiem, to już niech sobie sam zdecyduje, czy będzie go chciał tam sobie obejrzeć, ale muszę trochę naprawdę, kasy muszę uzbierać jednak. Ten wyjazd był dosyć drogi, no i muszę odrobinę odkuć się tutaj na rybkach. Na razie mam tak, 8 tysięcy w gotówce. Jeśli się nie mylę, mniej więcej drugie tyle, 8,5 w siatce. Ale siatka jest, no widzicie, trochę załadowana, także będę musiał ją dość szybko opróżnić. Godzina jest 17 u mnie. Tu na mówisku oczywiście, więc dużo czasu do końca dnia nie zostało, ale to są te dobre godziny, więc jest duża szansa, że jakieś fajne rybki wpadną. I ta siatka się tak zapełni do samego końca, albo wyrzucę po prostu te mniej interesujące okazy, tańsze. No i przejdziemy oczywiście do następnego dnia i będę dalej łowił z rana i potem znowu się prawdopodobnie przesunę. Pogoda będzie mniej więcej taka sama na popołudnie. Oczywiście będę próbował na kilku różnych tutaj miejscówkach, ale powiem wam szczerze, że najłatwiej, znaczy najlepiej wygląda, czasami też tak mówiliście, zarobek na basach. I chyba najlepiej wyglądają te basy pawie, bo one są najmniejsze, a jednocześnie w przeliczeniu na kwotę wychodzi tak powiem, najwięcej kasy za kilogram, więc no, skupię się na tych pawich basach. Nie pamiętam dokładnie, gdzie one były. W którym miejscu je łowiłem, muszę sobie przypomnieć, nie pamiętam tych miejscówek. Tak na dzień dobry, nie, to nie było tu na pewno. A, no nie, tu, tu. Dobrze, to było tutaj. To było tutaj na to drzewko, no dobra. Moi drodzy, to co, to zaczynamy. Męczenie basików. Próbujemy jeszcze, a moment, moment, muszę zobaczyć, o 43, no dobra, może być tak 42, 41. Niech sobie tam będzie, a ja będę próbował strzelić się tutaj już przed samym zielskiem. O właśnie, na 28, 27 metr. No i co? I teraz będziemy czekali na branie, moi drodzy. No to dobrze, to ja się zamykam i widzimy się przy braniu. No, mamy rybkę jakąś. No niestety nie będzie to jakiś wielki okaz, tak mi się przynajmniej wydaje. No, chyba nie tą wędką tutaj łowię. Tak, myślę, że ta wędka jest zdecydowanie za mocna. Może to nie jest taka mała ryba nawet. Ile jest? Ponad kilogram pewnie będzie miała. No, kilo 200. No dobra, na razie cię bierzemy, czy cię nie bierzemy? 63. Na razie cię bierzemy. Będziesz za mały, to cię wymienimy. Ale wiecie co? Ja chyba wymienię wędkę. Na taką, tak mi się wydaje, że ona by tutaj dała radę. Zmienimy grunt. Musiałbym spróbować, nie? Czy ona tu da radę, czy nie? Co my tu w ogóle mamy za 0,2? Powinno być ok. Haczyk. Jaki to jest haczyk? Trójka, dobra, założymy czwórkę, a nie taki 4-0, niech mają wielkiego bydlaka. No i spróbujemy. Spróbujemy na tą wędkę po coś pomęczyć. Zobaczymy, czy nie przesadziłem. No, dolecieć doleci chyba.
Wow, to całkiem nieźle doleciało, bo za daleko trochę. O, dobra, może być. Zobaczymy, nie? Ja na tą wędkę tu dam radę to łowić. Chyba, że będzie za długo trwało zabawa, to wtedy weźmiemy szybko jednak tamtą wędkę, bo nie zależy mi na tym punktach expa na razie, tylko na kasie bardziej. Bo expa mam całkiem niezłego, poziom wypoziomowany. Mój gracz jest tutaj, ale mało kasy mam, więc kasa mnie bardziej obchodzi. A na szczęście jakość sprzętu nie wpływa chyba tutaj na kasę, jaką płacę. Więc przynajmniej tak zauważyłem. Więc nie ma problemu, jeśli mam ten sprzęt, nazwijmy to, przesadzony mocno. Co do tego, jakie rybki chcę łowić. Ale tam wtedy ewidentnie widzieliście dwa minusy obniżone, eksp obniżony mocno, ale myślę, że jak będzie spokojnie tutaj z wyciąganiem tych rybek na tą wędkę, to zostaniemy przy tej, więc myślę, że przynajmniej jeszcze nawet expa zarobimy trochę, bo nie będą nam obcinać tak mocno przynajmniej. Nie wiem, czy nie mam za grubej mimo wszystko jeszcze tej żyłki tutaj. Nie trzeba będzie zmienić odrobinę na taką do 4 kg, bo tu w sumie większych ryb nie ma. Znaczy są, tylko że nie będę ich łowił. Zdaje się, że na tym miejscu nie wiem, czy coś większego niż 4 kg by było. Nie wiem, nie wiem. Bo udawało mi się nawet tu niszczuki trafić, ale to były w granicach tam 2-3 kg, więc to też nie były jakieś olbrzymy. No jestem ciekaw. Na razie cisza i spokój. Jak nigdy o tej porze. No. Koniec spokoju. Wow. O, faktycznie jakaś troszkę większa sztuka. Teraz zobaczymy. To może być niszczuka, bo to się tak zachowuje niszczukowato. No, wolałbym jednak, żeby to. No, nie widziałem, co wyskoczyło, nie spojrzałem się akurat. Zagapiłem się. Wolałbym, żeby to był pawi, bo dużo lepiej za te pawie płacą. Naprawdę, dużo lepiej. Chodź tutaj do nas, chłopie. Ty jesteś w ogóle. Chyba, kurde, niszczuka, aż się boję. Będzie mało kasy za to. Będę ją pewnie musiał wypuścić. No. Chodź. Nie, to chyba basik na szczęście. Wyskakuje, jak wyskakuje, to zdecydowanie to będą basiki. Patrzcie, nie mogę nic tu ścisnąć. A nie, niszczuka wstrętna. Mała wstrętna niszczuka. No i co ja z tobą mam zrobić? Ile dajesz kasy, niszczuka? No co ty, 155 za 3 kilo. Wypadł od razu. No właśnie, to jest to niebezpieczeństwo, które tutaj czyha, że nam i niszczuka może wtrynić w nasze kombinowania. I troszkę mi to przeszkadzać. Czasu marnuję. O, jeszcze kurde, za daleko rzuciłem, a teraz to się wszystko będzie. No, puszczaj. Nie chcę więcej hamulca, ale muszę dać więcej hamulca, bo nie wyciągnę tego z tych kraczorów. No, nareszcie. Ale kolejny rzut zmarnowany, nie? To miało być szybko, miło i przyjemnie. Dobra. Nie ma co kombinować. Stawię po prostu go bliżej. Teraz nawet jak przesmaruję, to nie powinny w te kraczory tam wpadać za bardzo. Dobra, zostawmy tak jak było. Miejmy nadzieję, że druga niszczuka nam nie walnie, tylko tym razem jednak będzie basik. No dobra, to widzimy się przy następnym braniu. No, znowu coś ciągniemy i znowu myślę, że to jest niszczuka. Trochę mi to nie pasuje, powiem wam szczerze. Nawet na pewno to jest niszczuka. Dobra, spróbuję ją. A nie, to basior? To basior, wow, to jakiś większy będzie, moi drodzy, chyba. Jaki z 1,5 kg będzie? 1,6. No i widzicie, od razu jest 250. Takiego można zatrzymać. Takiego można zatrzymać, dobra. Lecimy dalej łowić. Tutaj ja nie chcę, żebyś mi tam wpadło nie wiadomo gdzie.
No dobra, to co? Na kolejnym braniu się widzimy znowu. No nie trwało to długo, musicie przyznać, nie? Brania były dość szybkie. Ciekawe, co to za rybcia. A chyba będzie znowu bas. O, fajnie by było. No, to basik. I też taki całkiem, z 1,5 kilo przynajmniej. Ładnie sobie poczynał. 1,7 nawet. Jeśli tak dalej będzie, to zaraz będziemy te mniejsze wyrzucać z siatki, nie? Żeby te większe się pomieściły. No, co, nie trafiłem? Nie wiem, jak ten komp to rozróżnia. Ja widziałem, że było wszystko ok. On oczywiście wymyślił, że nie udało mi się. No dobra, niech ci będzie. Dziabongu jeden. Teraz na pewno trafiłem. A zobacz, dobra, zostawimy tam w tych krzaczorkach. Zobaczymy, co tam pyknie. Może, mam nadzieję, że nie niszczuka, bo one lubią krzaczorki, no ale może jakiś fajny basik za to, unikacik, bo podobno są w tym miejscu. Albo medalowy chociaż, to już by było ok. No i dobra, to co? Standardowo widzimy się przy następnym braniu. No i mamy następne branie, dość szybko. Mamy coś większego chyba tym razem, będzie to chyba medalowy. No i tak już sobie myślę, moi drodzy, że zdecydowanie wezmę jednak tą wędkę, która jest przeznaczona na silniejsze rybki, bo będę je wyciągał szybciej, a tu strasznie dużo czasu to trwa. Nie, to kurde, niszczuka zakichana jest. No i zobacz, jak to idzie, to jakaś większa może niszczuka. Bo nie odpuszcza nam w ogóle. Ono tutaj. Łobuzie mały. Próbujemy cię. To w ogóle możliwe odrobinę wyhamować. No dobra, musi się wyszumieć. Chodź. No. To się przynajmniej tu ściągamy. Tylko mi się wydaje. Na razie to tak tylko mi się wydaje, bo ona idzie ostro na hamulce. Dobra, czekamy. Ja trochę ona. Jak dobrze pójdzie, to trochę my. No, powoli, poczekajcie. Coś tam się udaje bym jakoś podmęczyć, a przynajmniej na chama wyciągnąć, nie? Dobrze, ta żyłka jest dość. Że ona nam wyrywa się. Wyrywa się ostro, ale już mamy 20 metrów. Zobaczcie, może ją tak na siłę wyciągniemy. No, ewidentnie, moi drodzy, warto przyciągnąć tutaj tą, znaczy wyciągnąć tą mocniejszą wędkę. Nie zależy nam aż tyle, tak jak mówiłem, na doświadczeniu. Jakie tutaj dają za łowienie, że tak powiem, na normalnej, dobrze dobrane zestawy, więc nie będę się tu wcinał, tylko mi chodzi o kasę, mówiąc po prostu, o kasę. Kasa się dla mnie liczy, no dobra, ależ to walczy. Zobaczcie, jedzie cały czas. 25, 26, znowu 30, dobra, odpuściła, to teraz my. To teraz my, moja droga, rybko, cokolwiek ty jesteś, chyba niszczuko. To my teraz cię troszeczkę podmęczymy. Żebyś musiała tu stracić trochę energii na walce z nami. Chodź. Przesadziłem. O, jeszcze próbuję, jeszcze.
Ale my też pociągniemy ją. Może tak ją zneutralizujemy zapały. O, mamy, bo byśmy nawet ją stracili. Widzicie? Powoli, powoli. Powoli jest dobrze. Mamy ją. Nie wiem, co to jest. Niszczuka. No to ciągniemy. Jakiej wielkości? O Jezu. No nie będzie duża, a zobaczcie, ile krwi nam napsuła. Ja nie mogę. Znaczy, medalowa, no. Źle powiedziałem, że nie będzie duża, bo jest duża. Ale ona, zobaczcie, 7 kilo, a płacą tylko 380. No dobra, doświadczenia dostaliśmy, okej, okay, nie? Bo to trzeba przyznać. Tylko teraz tak, jak zatrzymam ją, to już będzie koniec zabawy. No właśnie, to już teraz nic tutaj nie ma. Aha, dobra, moi drodzy. No, głupio wyrzucać medalową rybę, ale wydaje mi się, że nie mam wyboru. Chyba, że wyrzucę te małe, ale nie, zobaczcie, one są po 200, nawet te najmniejsze koszt tutaj płacą 200. A za tą wielką niszczukę... Poczekajcie, to są jakieś... medalowy za stówkę. Dobra, to tego wypuścimy. Bo one faktycznie niewiele tu kasy przynoszą. 380. Popatrzcie na to. 3 kilo za wielkogębowego i płacą 500 coś, nie? Ale wiecie co? Może tak, niszczukę sobie zostawię, a... No nie wystawię. Zobaczcie, te płacą nieźle, bo też tarponka sobie złowiłem, tam takie coś większe. No i zobaczcie, ile płacą. No kurde, to się najmniej opłaca. Muszę to wypuścić. Mam nadzieję, że mi to zaliczy gdzieś tam w tych moich rekordach. Nie, no muszę, no popatrzcie, no kurde. 380, sorry, niszczuko, ale właśnie odzyskaliśmy odrobinę miejsca w siatce i możemy łowić dalej. No widzicie, to są takie uroki, ale ja ewidentnie przestawiam się na, nie na tą wędkę, bo to jest blacha, na tą wędkę mocniejszą. I w razie czego będziemy na szybko wyciągali teraz tutaj rybki. Nie będzie żadnego tam dziamdziania się, nie? Ale tak myślę. No dobrze, moi drodzy, dowiedzieliście moje dylematy, jakie mamy, co musiałem zrobić i co. No to widzimy się przy następnym braniu, które pewnie zaraz będzie, więc może nie odchodzić. Nie będę nic rozłączał. Poczekajmy chwilę, bo pewnie zaraz będzie branie. No dobra, troszkę dłużej jednak czekaliśmy na to branie, ale no sami widzicie, że zdecydowanie łatwiej się wyciąga, bo po prostu nawet dociskając hamulec nic tu, no nie, no znowu niszczuka. To jest po prostu jakiś pech. No nie, to taki też w ogóle nie chcę. Proszę bardzo, teraz się same niszczuki uaktywniły, nie? No, aż mnie troszkę to martwi, bo ja bym wolał jednak basy. Jeśli tak będą brały te niszczuki, to za chwilę przeniesiemy się w inne miejsce, gdzie tam chyba tylko basy są, więc będziemy mogli sobie coś połowić. Bardziej basowego. No dobra, to widzimy się przy następnych rybkach. Dobra, coś mamy kolejnego. Tym razem mam nadzieję, nie jest to niszczuka. Dobra, ale po prostu hol siłowy, no nie jest to niszczuka na szczęście, więc na siłę wyciągam rybę, nie ma problemu. Mocny sprzęt to ciśniemy. 1,6, 1,4. No ale i tak jest 200 coś, więc jest całkiem niezły. Dobra, więc nie tylko są na szczęście niszczuki. Jeszcze gdzieś te basy tam się pamiętają. Okej, moi drodzy. To do zobaczenia w następnym braniu. Dobra, mamy jakąś... co będzie pewnie znowu jakaś wredna niszczuka. Bo nawet hamulec zaterkotał. Dobra, przykręcę mocniej. Zobaczymy, co się będzie działo. Na szczęście idzie ładnie, ale to niszczuka jest chyba. Nie, 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 Basik, Basik. Ludzie to Basik, nieźle.
Nieźle, tylko że małe jakieś takie. No nie, no kurde, ja wezmę cię, bo jeszcze nie ma przegięcia. Wiecie co, a wrzucimy tu. Tu widziałem, coś się pluskało ładnie. Zobaczymy, jak sobie to jest, jak tu wrzucimy. Co nam się tutaj trafi, nie? No dobra, widzimy się za moment. Dobra, coś tam nam wzięło. Zobaczymy co. Ciśniemy ile wlezie. Chyba bas. To dołożę jeszcze jeden stopień hamulca. Naprawdę coś mocne. No, może będzie medalowy. Może będzie medalowy, moi drodzy. No jest medalowy. A, nowy rekord osobisty 2,8, proszę. I 500 coś, widzicie? Tam za 8 prawie kilo dostaliśmy 300 coś, a tu 500 coś. Dobra, zatrzymujemy, ale będzie już teraz trzeba opróżniać rybki, że tak powiem. Wiecie co? Ja już opróżnię, bo potem będzie problem, że będę musiał dwie wyrzucić. Muszę wyrzucić taką... Dwie małe. Czekajcie, co ja tu mam w ogóle złowione? Coś tutaj mamy ciekawego? Oprócz nie, nie mamy. Dobra, to wybieram dwie najmniejsze. Bo jak wyrzucę jedną, to i tak mi nic to nie da. Bo mam właśnie o 300 coś przekroczoną normę. Dobra, to jeszcze, ale nie, to wystarczy. To wystarczy, bo teraz będę mógł wymienić, jeśli będzie mniejsza. I tak, tutaj był medalowy. No to co, to próbujemy dalej, nie? Okej, co? Widzimy się przy następnym braniu, moi drodzy. Dobra, mamy coś kolejnego. Dokręcimy mu hamulec. O, czyżby kolejna? No, wygląda to na kolejną. Zobaczcie, kolejna rybka chyba medalowa będzie. Ale tutaj na hamulcu ledwo trzymam. Żyłka daje radę, wędka daje radę, ale hamulec tu na kołowrotku, widzicie, ostro dostaje. No, ciekawe co to jest, jestem ciekaw. Czy to będzie kolejna medalowa niszczuka, czy może jakiś fajny medalowy, duży pasik pawi, co by mi najbardziej pasowało. Kurde, nie widziałem, co tam się wypluskało w tej wodzie. A, zobaczcie, ciężko to nawet. Dobra, spróbujmy trochę pomachać wędką. Mam nadzieję, że nie rozwalę sobie niczego z zestawu. O, idzie tu w krzaczaki, idzie w krzaczaki ostro. Dobra, ale mamy to pod kontrolą chyba. Wyciągamy, wyciągamy. O, znowu duża niszczuka. No nie to, nie to, to nie to miało być. To nie to, pani niszczuko. Ja wiem, że medalowa pewnie. Nowy rekord, meda unikatowa. O kurde. I co ja mam z tobą zrobić, unikatowa niszczuka florycka? No dobra. Zobaczmy te. Kulbach czerwony, ale no 500 kasy, 600 kasy. Może tego wypuścimy? Nie, wypuścimy małe, dwa małe basy pawie, takie najmniejsze. Gdzie wy tutaj jesteście? Takie były coś pod 190. O, tego wypuścimy. I teoretycznie, no mógłbym ją już zabrać, ale trochę. No muszę cię zatrzymać, no kurde, no nie wyrzucę unikata. Dobra, medalowo mogłem wyrzucić, ale unikata już nie dam radę. Czyli moi drodzy, na shinerki po 19 tu na to drzewko takie uschłe, unikaty biorą, niszczuki biorą, unikaty. Nie opłaca się, bo mało kasy dają, ale biorą. Zobaczę ile expa, tak z ciekawości. Mam wrażenie, że troszkę expa chyba za to dają.
No zobaczcie, no ale expa dają za to nieźle. 238 w porównaniu z resztą. No, nie ma żadnego porównania, nie? Nawet te kulbaki i tarpony tylko po 130. No powiem wam, i teraz mam zgrzyta, bo nie wiem co zrobić. Najchętniej wziąłbym, wywalił tego kulbaczka czerwonego na przykład. Byśmy 8 kg odzyskali. Teoretycznie jak to wygląda u nas w siatce, 8 kg byśmy odzyskali, no to by było akurat, mógłbym jeszcze łowić te basiki, nie? Czy 500 byśmy, no właśnie, ale kasa, nie? To szkoda kasy. Dobra, zobaczymy, co tu się jeszcze złowi, ale może sobie już odpuszczę to miejsce. Może spróbujemy, tam jakieś niszczuki grasują za bardzo. Spróbuję może, a może tutaj, jakby się udało wstrzelić? Może tam będą te pawie unikaty? Ło, poszło daleko, ale na szczęście nic nie krzyczy, że mamy problem z zaroślami, więc dobra, moi drodzy, czekamy na branie, nie? Zobaczymy, co weźmy. Moi drodzy, tam nic nie bierze. Nic nie bierze, zwijam to troszkę bliżej. No właśnie, już tyle nazwijałem, że sobie nazwijam. Chyba jeszcze raz będzie rzucić. Nic tam się nie działo. Woda tam wrzucać, przynajmniej na razie tak uważam. Może godzina też jest odpowiednia, może tam rano za to biorą dobrze. Zobaczymy, nie? Na razie biorę standardowo. No tam aż się boję rzucać, bo mi znowu jakaś niszczuka weźmie. Ja myślę, że jednak pozbędę się tej niszczuki, powiem wam tak, bo jakby mi weszły dwa medalowe te basy pawie, to bym dostał dużo więcej kasy, bo bym chyba po 400 czy coś za jednego dostał. One ważą dwa coś, nie? A nie 8. Myślę, że coś takiego trzeba byłoby pokombinować. Jeśli weźmie medalowy, to pozbędę się tej niszczuki. I tyle. Po prostu. Sentymenty na bok. No kurde, kasa potrzebna, nie? A to doświadczenie to chyba mi nie zabierają, nie? Jeśli to wypuszczam, jeśli tak chyba dawniej było. Że to, co się złowiło, nawet jak się nie ładowało do siatki, to to doświadczenie już wzrastało, że tak powiem, już nam to zaliczało. No, zobaczymy. Jakieś branie ciekawego. Mamy. Ciekawego stworka, ale chyba no nie będzie jakiś wielki stworek. A jednak mamy basika na pewno. To już plus. Może to jednak będzie medalowy. Chętnie bym go wymienił. Medalowy bas pawi. No i dobra, właśnie o to chodzi. Zobaczcie, tyle samo co niszczuka. Y, pokaż siatkę. Wiem, że to będzie strasznie wyglądało, to co teraz zrobię. Ale zobaczcie, 400 nawet więcej mamy. Tu 8 kg, a tu tylko 2. Oczywiście, że muszę wypuścić, a tego zatrzymać. No nie ma innego wyjścia. No i teraz. I teraz w zależności od tego, co tu złowimy, trzeba będzie się decydować, nie? To jeszcze trzeba będzie wypuścić z tej siatki. No, ale to nie ma co gadać. Będziemy się martwić, jak będziemy mieli rybę na haku, nie? No to właśnie. Do zobaczenia się już z tą rybką. Mamy kolejnego rybeczka. Zobaczymy, co to jest. Kręcę mu śrubkę więcej. No. Mam nadzieję, że nie. Na szczęście nie niszczuka. Dobra, zobaczymy, czy to będzie medalowy, czy będzie zwykły. Jeden 7, ale zwykły, ale mamy takiego 1482. Byśmy musieli wypuścić coś trochę w 1,4,8 coś. To są 1,4, ale takie 1,4,3,3 za mało. Czyli najmniejszy
5 byk trzeba było gdzieś znaleźć, żeby tutaj miało sens ta podmianka. 1583, 158. Dobra, tam u góry chyba był najmniejszy, nie? 1586, 1583, 158. To chyba jest najmniejszy. Dobra, 158 wypuszczamy, a tego zatrzymujemy. O! Taką podmianeczkę robimy. Dobra, no to co? Próbujemy dalej, nie? A może pójdziemy na. Aha, ale tamte są dużo. Właśnie, tamte basy, bo chciałem iść na wielkogębowe, ale one są dużo cięższe. Więc tam będzie kolejny problem, dylemat z siatą. A tutaj to przynajmniej co? Teraz byśmy musieli złapać coś, co ma więcej niż 1,6. Wtedy opłaciłaby nam się wymiana, nie? No, miejmy nadzieję, że jakiś medalowy się trafi. To by było najlepiej. To by było najfajniej. Dobra, mamy następnego. Zobaczymy, ale chyba nie będzie duży. Najlepiej był medalowy, ale to chyba nie będzie medalowy. Choć walczy ładnie, a to niszczuka chyba jest w ogóle. O nie, 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 panie, niszczuki to my nie. To my dziękujemy. Od razu wypuszczamy, tylko bierzemy expa. 157, tak jest, do widzenia. Nie, 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 my jeszcze, my nie chcemy. My tutaj do 21 będziemy siedzieć i licząc na to, że nam pawie basiki będą się ładne łapać. No, także czekamy na brania, moi drodzy. Widzimy się przy kolejnym. Mamy kolejne branie. Zobaczymy, co tym razem nam się trafi. Liczę na to, że to będzie basik i najlepiej jakby był medalowy. My chcemy medalowego, ale to, że my chcemy, to nie znaczy, że będzie. No niestety nie będzie medalowy. Jest basik, ale nie będzie to chyba raczej medalowa sztuka. Ale nadal jest 1,7, czyli jest większy niż tutaj 1,669, czyli 1,686 by był. To już takiego tutaj klienta mamy. 1,686. 1,651 nie wystarczy. 6,7 też nie wystarczy. 6,9. O, 6,9 jest ok. 6,85 też jest ok. 6,85, a tutaj jaki był? 6,34, nie. 6,86. 6,86. Tutaj był. 6,8, nie? Tak, widziałem takiego, czy już się pogubiłem w tym wszystkim? 1,685, 1,667, 6,85. No wybór jest niewielki, ale jak już mam wybrać, to 8,5 wybierzemy, nie? 1,685, 253. No, nieduża różnica, ale zawsze jest do przodu, jakby nie było, nie? No ale teraz to trzeba będzie naprawdę trafić medalową sztukę, żebyśmy tu mieli szansę coś podmienić. No, zobaczymy, moi drodzy, zobaczymy. Widzimy się oczywiście przy następnym branku. Dobra, mamy jeszcze jedną rybkę. Ciekawe, co to jest. Coś większego, mam nadzieję. O, nawet na pewno. Obawiam się, że to będzie niszczuka. No i to by mnie. No, nie, to niszczuka jest znowu ta wielka. No i tak to właśnie się kończy. Marzenie o większym basie pawim. Dostajemy znowu jakąś dużą niszczukę medalową, albo nie daj Bóg jeszcze unikatową. Będziemy się z nią godzinę tu męczyć. No to zobaczcie, już 22, 40, 20:44 to jeszcze chwila i nam się łowisko zamknie, że tak powiem. No zobaczymy, nie?
Może nie będzie tak źle z tą panią Miszczuką. Chodź tutaj, mała. Nie bój żaby, jak to mówią. No dobra, chodź, chodź, chodź. To będzie jakiś medal, to od razu wypuszczamy. Proszę bardzo, dzisiaj medalowe wypuszczamy. Od tak, po prostu. Medalowa Niszczuka. Fiu, poleciała. Mamy poziom, awansowałem. Proszę, 1500 kasy. No to jedyny plus. O, mamy nowe wędziska, trzeba będzie popatrzeć. Powrotki, no tak, tylko kasy. Mówię, kasa, na wszystko kasa. Dobra, szkoda tam gapienia się na to. Kulki wodne mamy. Nowe spławiczki, nowe przynęty. Jedna 15 nowych błysk. Kurde, trzeba będzie popatrzeć, ale na razie mówimy. Na razie mówimy, liczę na to, że jeszcze coś tutaj nam skapnie. Przed zamknięciem dnia, że tak powiem. Czyli późnym wieczorem to tu jest niszczukowo mocno. I tak, tu byłem wcześniej rano, powiem wam, że było dużo lepiej, bo prawie same medalowe wyciągałem stąd. Jakieś te basiki, więc myślę, że kolejnego razu też tu przyjdę z rana. Nie wiem, czy... Musicie mi powiedzieć, czy robić z tego kolejny odcinek, bo ja będę siedział dokładnie w tym samym miejscu i łowił w tym samym miejscu, więc myślę, że to będzie kosmicznie nudne. Przynajmniej ja tak bym uważał, jeśli bym był widzem jakiegoś kanału, że to by było bardzo, bardzo nudne oglądać te same łowienie i te same ryby, w sumie łowienie tych samych ryb. Więc dajcie mi znać, czy mam po prostu pominąć. Ten gdzieś jeden odcinek nam tam przepadnie najwyżej. O, mamy. O, spóźniłem się z braniem. Przepadnie nam gdzieś jeden odcinek, ale być może wtedy, jak już trochę kasy tam dorobię, to będziemy mogli poświęcić się i poszukać po prostu innych rybek, tak dla czystej przyjemności, żeby połowić sobie właśnie tego tarponka, te kulbaczki, żuchwiki, tudzież jak ja je nazywam, żwawiki, i zobaczyć, nie? Co tu jeszcze jest, te śmieszne sumiki takie z tymi płetwami dziwacznymi. Myślę, że to by było ciekawe. Ale na razie po prostu muszę tutaj trochę kasiory naciąć, mówiąc po polsku, brzydko i wrednie. Więc dajcie mi znać, czy chcecie kolejny odcinek też takie same nudy na pudy, czy mam go pominąć po prostu i tyle. I będziemy widzieć się już mniej więcej wtedy, kiedy trochę kasy zarobię. No, godzina mija. No zaraz mi... Jest jeszcze przed samym końcem dnia. Coś nam wzięło. Co to jest? No jest basik na pewno, ale chyba to nie jest medalowy niestety. No nie. Raczej to nie jest medal. No to niszczuka zakichana. A nie, to spadaj, niszczuka, spadaj. Ale to... No, dajcie mi możliwość jej wywalenia. Wypuść. Dobra, i łowimy. Jeszcze mam minutę do zarzucenia. Może jak się zacznie... Przed 21 to mi to zaliczy. Bo kiedyś już tak miałem, że branie miałem po 21. No właśnie, 21 się zrobiła. Coś tam zaczęło brać i po w sumie tam 3-4 minuty po 21 jeszcze miałem branie, więc może to będzie podobnie. Poczekam chwilę. Choć pewnie nie, bo po co mi miało być inaczej, nie? Ale zobaczcie, tyle shinerków miałem, zostało tylko 6 sztuk. No cóż, idzie to, idzie. A to też trochę kosztuje, nie? Jestem ciekaw, czy jeszcze będzie jakieś branie tutaj, do której można liczyć w ogóle na pojawienie się takiego brania. Ło, ale się ciemno zrobiło. Nocka na łowisku, ludzie, księżyc świeci. No dobra, wiecie co, do 10 poczekam. Tak już kurtuazyjnie, żeby się upewnić, że nic raczej już nie będzie brało. I tyle, a ja z wami w sumie już mogę się pożegnać. Myślę, że to dobry moment. Dzień się kończy, chociaż nie, poczekajcie. Nie, to poczekajmy, aż się dzień skończy, żeby zobaczyć, ile tej kasy w końcu mi tam nabiło. Ile z tego będzie. Dobra, wydaje mi się, że co, czekamy jeszcze chwilę? Dobra, poczekamy jeszcze chwilę. No i mówię, dajcie mi znać w komentarzach, czy chcecie drugą część na tych tutaj pawich się skupić. Znaczy, ja się będę skupiał, więc może unikat nam wpadnie, ale tego nie gwarantuję.
Choć dzisiaj mówię, przyszedłem na basę, a widzieliście, był unikat niszczuki, medalowe niszczuki, chociaż one to bardziej mi przeszkadzały niż pomagały. No ale były. Więc następny odcinek na pewno, jeśli będę robił, jeśli będziecie chcieli, to będzie dokładnie w tym samym miejscu. Więc raczej może być nudne, nie? Dobra, 7 po. Nie, nic już nawet nie drgnęło. Dobra, nie będziemy tu fisiować, zwijamy manele. Zostało nam jeszcze 6 sztuk, to trzeba będzie coś dokupić w tym. Ale dobra, zrobimy to w ten sposób o 4 rano. To jest za darmochę. Przeliczy nam. Oczywiście przedłużamy za tysiaka. Teraz przeliczy kasę. A, 10 tysięcy, no co, tak jak mówiłem. Po 10 tysięcy na siatę można wyciągnąć taką moją. Myślę, że nawet więcej, gdybym nie miał tego tarpona i tego baka, nie? Bo one po 8 kilo mniej więcej miały, więc tak naprawdę weszłoby nawet jeszcze więcej rybek. Raz, dwa, ze cztery rybki, każda mogłaby być po 300, więc dużo więcej można nawet ponad 1000 wyciachać. Spokojnie, i to na zwyczajnym, nie premium. No dobra, moi drodzy. To co, to teraz mogę jeszcze z tym sumieniem iść tylko do sklepu. Nęty. Ja mam tu dostępne. Szajnerki kupić. Raz. Myślę, że to mało. Dwa. To może być ok. Ile my teraz będziemy mieli? 30 tych szajnerków? 25 i no zobaczymy, dlaczego w każdej chwili można dokupić. Na razie nie będę więcej szalał. Także jest ok, moi drodzy. Mamy 18 tysięcy, jeszcze drugie 10 jakbym uciułam następnym razem. 28 tysięcy, to już będzie pewnie można i jakieś fajne rzeczy w sklepie kupić. No, zobaczmy przynęty. To tu w ogóle jest dostępne. Z owadów, no cóż, niewiele. Wszystkie przynęty, aha, no to są takie dostępne, no dobra. Ale mam aż 7 tych. To chyba za te wszystkie unikaty płacą, nie? W końcu nawet nie zauważyłem. Tak, myślę, że można by jakiś woblerek kupić, a jest nawet. Ale on kosztuje 30. No dobra, to tutaj nie kupię. Wydaje mi się, że w normalnym sklepie, jak wrócę z łowiska, jest chyba za normalną kasę do dostania też, albo taniej. No dobra, to przynajmniej wiemy, że coś tu można pokombinować jeszcze będzie. Dobra, moi drodzy, nie będę was tu więcej przetrzymywał. Dziękuję wam za ten odcinek i tak jak mówię, dajcie znać, czy chcecie widzieć kolejny raz, jak poluję na te pawie, czy po prostu mam ten jeden odcinek tak by pominąć i spotkamy się po prostu troszkę później, ale już spróbujemy połowić wtedy może różne rybki, nie? No dobra, dzięki wam ślicznie jeszcze raz i trzymajcie się, hej hej.